Stąd pomysł. Dosyć zabawnie, ponieważ tak naprawdę grupa dziewczyn nie wiedziała, co zrobić. I pomysł został podsunięty. Po prostu one stwierdziły, że spróbują. Na początku sceptycznie podchodziły do sprawy. W myśl zasady to nie dla nas, to jest za trudne i nie damy sobie rady. No ale po takich namowach, takich troszeczkę próbach zachęcenia podjęły wyzwanie i widać efekty. Zaczęliśmy w październiku. Na początek były to spotkania organizacyjne. Przeglądaliśmy gotowe konstrukcje markowych firm, które zajmują się tego typu projektami, tak żeby podpatrzeć, jak później samodzielnie spróbować właśnie zaprojektować poszczególne elementy. Następnie wybór padł na odpowiedni program 3D. W tym przypadku jest to 3D Studio Max z racji no, w miarę prostej i łatwej jego obsługi. Tak więc kilka osób z projektu nauczyło się tego programu. No i na początku na zajęciach, a później już w domu, bo to jest naprawdę kilkadziesiąt godzin pracy, każdy element był projektowany z suwmiarką w ręku, z elementami elektronicznymi, które będą wpasowywane w te elementy. Następnie robiliśmy wydruki na drukarce 3D. No te wydruki też trwały w granicach półtora miesiąca, bo to dosyć wolniutko idzie, no ale już jest praktycznie zarys naszej konstrukcji, bo to jeszcze nie wszystko jeszcze jest wydrukowane, ale już na tyle, żeby móc to zobaczyć, jak wygląda. Jak najbardziej. Zdobyliśmy nagrodę. To jest konkurs Projekt z klasą. Wpadliśmy na pomysł, czemu nie. Możemy zgłosić nasz projekt, zwłaszcza, że jednak jest to spore obciążenie finansowe. Jakby się udało nam wygrać grant, to na pewno odciążylibyśmy szkołę, jeżeli chodzi o wydatki. Projekt jest organizowany przez wydawnictwo Nowa Era. I można było zdobyć dwa granty. Grant internautów, 10 najlepszych projektów zdobywa 2000 zł oraz grant z komisji konkursowej, czyli przez ekipę fachowców, która ocenia projekt pod kątem przydatności, pod kątem edukacyjnym. No i tutaj po raz pierwszy od 5 lat w edycji tego konkursu udało się zdobyć podwójny grant, czyli i przez internautów został zaakceptowany i również przez komisję konkursową. Nadmienię, że było ponad 600 tych projektów z całej Polski. Leonardo jeszcze na razie sam nie potrafi chodzić, ale jesteśmy w trakcie budowania płytki dla niego, która będzie jego mózgiem. Teraz czeka na zlutowanie płytki. Następnie powstanie program, dzięki któremu będzie mógł wykonywać czynności, takie jakie mu będziemy kazać wykonywać. Początki na pewno były bardzo trudne, ale z czasem, tak jak program sam 3D stał się instynktowny i to już było po prostu coś naturalnego i oczywiście mieliśmy wsparcie od kolegów z klasy, za co też im bardzo dziękujemy.